praktycznie gotowe. Kolejna nasza porcja. Ok, bring it on. I'll show you Bangkok. Kum tip. Yeah. Are you tired yet? Are you tired? Do I like Thai food? Yes. Pom chap ahan Thai. End of story. Że już nie mam noża, nie mam stricte noża, ale faktycznie mam kartę przetrwania. Dosłownie parę złotych ona chyba kosztuje. To można nią się posłużyć, ona ma wiele funkcji, także na pewno jest to rzecz przydatna. Ja się teraz nią posłużę. Nie jest to idealne rozwiązanie, gdyż nożem oczywiście łatwiej było potem. Ale jak się nie ma, trzeba korzystać z tego, co się ma. No i już praktycznie gotowe. Taram. Nazwa miejscowości. Można lecieć. Niestety mam tylko długopis, nie mam markera. I przepadł, także trzeba troszkę bardziej się pomęczyć. Ale to nie znaczy, że to nie działa. Tak wyglądają moje piękne kartony. Oczywiście niezawodne 2 km oraz nazwa miejscowości oddalonej około 150 km. Bo jednak no wiadomo, że najczęściej jest tak, że stopniowo się wyjeżdża. Natomiast nie mówię, że niemożliwe jest trafić jakiś złoty strzał fajny. Już tak się też zdarza. Ale wiadomo, mam 2. Jak tak naprawdę nie mogę złapać na nazwę miejscowości, to wyjmuję 2 km i jakoś to zawsze idzie. Zabieram się drogę, posprzątałem trochę, bo faktycznie trochę syfu narobiłem, trzeba było troszkę rozłożyć. Cóż, jestem gotowy do wyjazdu.
wersję. Wszyscy naradzają się. Jak mi tutaj dowieźć bezpiecznie do Chiang Mai. Goście rozmawia z żoną. Żona proponowała mi, żebym się wóz sam. Ale oczywiście ja nie, tylko stopę. Tak, dostałem od niego za 3 wody, 3 długopisy, plus napisał mi po tajsku nazwę miejscowości tak. Nazywa się tak. Szczerze bądź ja niedobra. Trzeba łapać. 200 km, ale dobrze mi idzie, więc trzeba sięgać wysoko. Dobra, idę walczyć. Dużo aut. Zabawa trwa. Złapałem stopa już tak. Więc już do Chiang Mai niedaleko stamtąd. Dzisiaj może się nie uda, ale jutro już na pewno. Jeśli już się nie uda. Nigdy nie wiadomo, w Tajlandii to już wszystko możliwe. Czyli Budda. Tak naprawdę jeśli ktoś ma tej obrazki albo jakieś posążki, jakieś statuetki, to znaczy, że jest dobrze, nie ma czego się bać. Może jeść też trzeba. Jestem już tak, czyli naprawdę dość szybko mi poszło. Już zostało mi 280 km. Sądzę, że dzisiaj mogę tego nie zrobić już. Ale nieważne. No wszystko naprawdę dobrze mi idzie. Nie ma co narzekać, zobaczymy. Jest godzina 16:15. Myślę, że powinno się udać. Teraz się biorę za jedzenie. 3 złote na obiad. Tyle źle. Kończę jeść, spadam. Tyle. Stała się bardzo dziwna rzecz. Wysadzili mnie w miejscowości Lampang, a oni jechali do Chiang Mai, z tego co mówili, albo się w ogóle kompletnie źle zrozumieliśmy. Znaczy nie, od początku mówiłem, że chciałem do Lampang, gdyż chciałem krok po kroku, ale oni powiedzieli, że jadę do Chiang Mai, to myślałem, że wszystko będzie ok i pojadę z nimi, a oni mnie tu wysadzają nagle. Nie wiem, prawdopodobnie się źle dogadałem, no cóż, nieznajomość języka tajskiego wychodzi. Kurde. No nic, zostało mi 80 km. Już jest dość ciemno. No będę próbować, no, w każdym bądź razie coś złapać, no bo tak już się nastawiłem, a to, że faktycznie do tego Chiang Mai dojadę, że no nie odpuszczę teraz, no. Dziwnie wyszło. Trudno. No jest po 7:00. Tak jak mówiłem, więc może jeszcze się uda, ale już jest noc jak widać. Albo jest już nic nie widać. No i cóż, no będę próbować, no nic innego do roboty nie mam. No jestem, nie wiem, 80 km, więc cóż, dochodzę do wylotówki i walczę. Sytuacja dość dziwna, gdyż łapałem sobie stopa na tym przystanku i podjechało do mnie nagle na 4 motorach, nie wiem, tam było po 3 na jednym, tak, no to było ze 12 chłopaczków, takich, nie wiem, z 12-13 lat. No nie wiem, mówili coś do mnie po tajsku. Oczywiście mam tu rzeczy, no nie chcę zostać ukradziony. A jak oni tam byli, zajęli praktycznie cały przystanek. Także no nikt by tam się nie zatrzymał, widząc tyle osób. Poza tym no stwierdziłem, że idę na pociąg, bo musiałem się od nich jakoś odczepić, ale nagle idąc tutaj, oni nagle wyskoczyli z jakiegoś zaułka, po prostu zaparkowali motorami, nie wiem, ze 100 metrów przede mną i nagle wyszli. Naprawdę nie wiedziałem, no, o co chodzi. Jakaś paranoja, nie? Mam jakąś paranoję w tej chwili, bo znalazłem się w miejscu, gdzie białych raczej nie ma.
o tej godzinie, no nie wiem, szczerze mówiąc, no nie jest to najmilsze jakieś uczucie tu być. Dziwnie się czuję tutaj, strasznie jakoś tak niekomfortowo. Także idę zobaczyć jakiś pociąg, bo naprawdę, no gdzie stąd wydostać, wolę bezpiecznie dotrzeć i wolę, no nie wiem, mam swoje rzeczy, jest to 80 km, także cena powinna być ze 3-4 zł, to nie zbiednieje od tego, a przynajmniej będę mieć wszystko ze sobą, bez ryzyka. Zapowiada się kolejna nasza porcja. Pociąg do Bangkoku. Także cóż, no okazało się, że pociągu do Chiang Mai dzisiaj nie ma. Także tak naprawdę muszę gdzieś się przekimać. Koszt pociągu to 2,50 zł. Także możliwe, że skorzystam. Ale to dopiero jest o 8 rano, a jest dopiero 20:40, więc parę godzin muszę tutaj, parę, całą noc się muszę tu jakoś przytrzymać. Taki są uroki stopa. Mogło być gorzej. Ok, bring it on. We come from Sunderland University. We are doing English assignment in traveling tourists. Maybe take about 5 to 10 minutes. Okay. Where are you come from? Poland. Poland. Oh. Yeah, Poland. Yeah. Come to Lampang. You come to Lampang. Long time. From long time. Long time. I just arrived like an hour ago, because I travel like this from Bangkok. Yeah, I started in Bangkok. Bangkok. Like, okay. I'll show you. Okay. Bangkok. Khom Tip. Yeah. Are you tired yet? Are you tired? My konsawan. Tak. Yeah. Tak I Lampang. And Lampang. And I want to go to Chiang Mai. Do I like Thai food? Yes, yes. Pom chap ahan Thai. Chap ahan Thai, yeah. Oh my god. Malkecik też tu mają. Spokojnie. Żyją sobie mieszkańcy Lampang. Przecież no to jedzenie wygląda dobrze. Jakieś kiełbaski za piątkę. Potwory morskie. Nie. Akurat na potwory morskie to ja nie mam ochoty. I po zjedzeniu śmierniczek i morskich ślimaków naprawdę. No. Obrzydło mi jedzenie morza. To nie dla mnie po prostu i tyle. Ale chcę prawdopodobnie ułożyć się do snu i przeczekać. Spać. Cokolwiek. End of story.